Przed nami dość niespokojny tydzień, ale mam nadzieję, że wszystkie znaki zodiaku pokonają przeszkody, które szykują im planety, a zwłaszcza wtorkowa pełnia, która w tym tygodniu odbędzie się w znaku Koziorożca i połączona będzie z częściowym zaćmieniem Księżyca. To wszystko w astrologicznym języku oznacza, że będzie trochę niespokojnie i znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, muszą uważać, żeby się na nikogo straszliwie nie zdenerwować. Zwłaszcza baranom radzę nie złościć się ani na rodzinę, ani na szefa, ani na inne osoby. Już od środy zrobi się o wiele spokojniej, a koniec tygodnia dla baranów będzie bardzo dobrym czasem, żeby zająć się domem, trochę odpocząć, może nie głośne imprezy, ale taki bardziej kameralny wypoczynek. To będzie to, co pozwoli Wam odzyskać siłę. Lwy będą silne, bardzo energiczne, niesamowicie pewne siebie. Wciąż Mars przemierza ich znak zodiaku, a to oznacza, że lwy będą chciały wszystko zrobić jako pierwsze i natychmiast. We wtorek możliwe są różne opóźnienia, którym nie Wy będziecie winni, ale już koniec tygodnia pozwoli Wam osiągnąć wymarzony sukces. W czwartek i piątek tylko uważajcie, drogie lwy, na różne osoby, które plotkują albo wtrącają się w Wasze sprawy. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to bardzo szybko powiedzcie nie i odzyskajcie kontrolę nad tym, co jest dla Was ważne. W dobrych humorach będą strzelce. Strzelcom nie grożą w tym tygodniu żadne problemy. To zaćmienie, które będzie odbywało się we wtorek, może jednak źle wpłynąć na kondycję finansową strzelców. O co tu chodzi? Unikajcie pospiesznych decyzji finansowych. Żadnych szybkich zakupów, żadnych kredytów bez zabezpieczenia, żadnych super okazji, dlatego że w środę po pełni może okazać się, że trafiliście jeszcze lepszą okazję. Za to weekend dla strzelców, podobnie jak dla baranów, bardzo domowy, bardzo rodzinny. Będziecie chcieli odpocząć i odsunąć od siebie różne trudne sprawy. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą w tym tygodniu w całkiem dobrych humorach. Szczególnie byki, którym powodzenie bardzo sprzyja. Wenus, która tworzy sekstyl do Waszego znaku zodiaku, zapowiada bardzo dobrą zabawę, sporo nowych znajomości, no i przede wszystkim koniec tygodnia dla byków to jest czas bardzo udanych podróży. Merkury w retrogradacji znajdzie się w sekstylu do Waszego znaku i to jest dobry czas, żeby pojechać i sprawdzić, czy w miejscu, które dobrze znacie, które lubicie, albo z którym łączą Was piękne wspomnienia, nadal jest tak przyjemnie. Panny w tym tygodniu będą skoncentrowane na swoich zawodowych sprawach, wszystko powinno się bardzo dobrze układać, zaćmienie nie powinno przynieść Wam żadnych problemów, ale jak to z pannami bywa, trzeba będzie pilnować innych osób i sprawdzać, czy wywiązują się ze swoich obowiązków. W soboty i w niedzielę nie przesadzajcie z braniem sobie na głowę cudzych kłopotów, bo księżyc w opozycji sprawi, że raczej będziecie chcieli się bawić, iść na randkę i spędzić miło czas, a nie dyskutować o czyichś zakupach, wyjazdach albo problemach z zakupem biletu. I ostatni znak ziemski, czyli koziorożce, które w tym tygodniu bezwzględnie muszą uważać. Zaćmienie księżyca odbędzie się w Waszym znaku zodiaku i pełnia też, czyli od poniedziałku do środy w życiu koziorożców może być trochę nerwowo. Uważajcie na różne podstępy, trzymajcie się z daleka od różnych intryg. Nie dajcie sobie wmówić, że się nie znacie na tym, na czym się znacie, ale też uważajcie na różnego rodzaju konflikty. Spokojniej zrobi się w życiu koziorożców dopiero od czwartku, kiedy księżyc pozwoli Wam odpocząć, a Merkury w opozycji już od piątku znowu sprzyja wyjazdom, wycieczkom i nowym znajomościom. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, będą po prostu w tym tygodniu cieszyć się wakacjami. Bliźniaki skoncentrują się na sprawach finansowych, tutaj możliwe są jakieś korzystne wiadomości, ale również Merkury w retrogradacji przestrzega przed pochopnymi decyzjami i wydawaniem bardzo szybko. Jeżeli pójdziecie na zakupy ze strzelcem, to podwójnie uważajcie, bo fantazja może Was ponieść. A koniec tygodnia dla bliźniaków również idealny na odpoczynek i domowe sprawy. Wagi nie będą miały w tym tygodniu zbyt wielu problemów i trudności, ale zaćmienie, które odbędzie się w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku, też radzi nie poddawać się różnym naciskom. Róbcie to, co czujecie, że jest dla Was właściwe, a nie to, co każą Wam inne osoby. Od czwartku w życiu wag także trochę spokojniej, ale Merkury może sprawić, że w weekend trzeba będzie mocniej zająć się rodzinnymi sprawami, komuś pomagać, komuś doradzać, więc bądźcie czujni i po prostu miejcie włączony telefon, żeby różne osoby z rodziny mogły się do Was dodzwonić. Wodniki będą w bardzo dobrych humorach, tydzień spędzą dość spokojnie, nie będą pchać się w żadne problemy i kłopoty. Mars w opozycji radzi nie przesadzać wodnikom z różnymi obowiązkami, trzymać nerwy na wodzy, nie denerwować się z byle powodu. O wiele milsza aura w czwartek i piątek, kiedy księżyc w Waszym znaku zodiaku pozwoli Wam szybko pozałatwiać różne ważne sprawy. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, w tym tygodniu będą chciały przede wszystkim cieszyć się świętym spokojem i wakacjami.
Raki, których znak zodiaku dalej przemierza i Słońce, i Wenus, będą uwodzicielskie, czułe. To jest bardzo dobry tydzień na randki, na miłość, ale we wtorek ostrożnie. Nie dajcie się podejść żadnym marudom, które mogą chcieć od Was zbyt wiele. Pilnujcie swoich interesów i okazujcie swoją sympatię tym osobom, które naprawdę na to zasłużyły. Lepiej też unikać konfliktów. Od piątku w życiu raków jeszcze więcej wesołego towarzystwa, jeszcze więcej okazji do wakacyjnych podróży, bo Merkury powróci do Waszego znaku zodiaku i będziecie ciekawscy, energiczni i pełni dobrych chęci. Skorpiony będą wesołe, radosne, ale Mars, który znajduje się w kwadraturze do ich znaku zodiaku, sprawi, że mimo wakacji będą zajęte sprawami zawodowymi. Coś się uda uporządkować, coś się uda nadrobić, będziecie w świetnym humorze, a od piątku i dla skorpionów czas na wakacyjne przyjemności. Merkury dobrze wróży imprezom, nowym znajomościom i różnym wyjazdom, najlepiej w takie miejsca, w których skorpiony jeszcze nigdy nie były, trochę odmiany bardzo dobrze Wam zrobi. Ryby też będą wesołe, też będą pewne siebie, mają olbrzymie szczęście w miłości w tym tygodniu. Tydzień może być jednak trochę pracowity i w weekend dopiero szykuje się więcej atrakcji. Bo w sobotę i w niedzielę księżyc w Waszym zodiaku wyciągnie Was na imprezy, sprawi, że będziecie rozchwytywani, poczujecie się ważni, potrzebni, kochani. No i też trygon Wenus dla ryb jest to bardzo dobry aspekt, żeby szukać miłości, może nie tylko wakacyjnej. Dziękuję, życzę wszystkim miłego tygodnia i zapraszam do obejrzenia filmu, w którym Izabela Podlaska-Kąkel opowie nam, co nas czeka w poszczególne dni tygodnia, jakie godziny są dobre i co kiedy robić. Dziękuję. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy.